Po naszej albańskiej przygodzie moja siostra wyjechała, a ja zostałam w Tiranie. Dzisiaj mamy bardzo dużo za darmo chceniowych ludzi, którzy przyszli na free walking tura. And 6 rooms and 5 floors. This one in here has Moja kurtka ocierała się o mikrofon, więc jakość audio jest tragiczna w wielu filmach. Tutaj mówię o tym, że jest piękna pogoda i że w Albanii ludzie bardzo często wychodzą na zewnątrz. Bardzo często siedzą w kawiarniach i piją nie jakiegoś tam browara, tylko uwaga, kawę! Kawę o jakiejkolwiek porze dnia i nocy. Również zwróciłam uwagę, że czuję się tutaj bardzo bezpiecznie, bo nikt mnie nie zaczepia i nie zwraca na mnie uwagi. Ludzie nawet przychodzą ze własnym obiadkiem i jedzą go tutaj w środku parku. Widzisz tak normalnie, a później widzisz to. Off-road po albańsku na punkt widokowy. Pierwotna droga, którą pokazało mi Maps.me, była w ogóle nie do przejścia i tam było tak bardzo dużo błota, więc wybrałam inną. I teraz po prostu cały czas słyszę jakieś tutaj śmiechy, więc mam nadzieję, że to są jakieś przyjazne osoby. Tak wygląda mój szlak na punkt widokowy. Punkt widokowy musi być tam. I teraz słyszę, jak to tak hałasuje. Jakieś dzieciory, podejrzewam. Już jest nieźle. Nie widać normalnej ścieżki, więc idę w jakieś skróty. Trzymam się gałęzi. Jeszcze nie spadłam. Nie daj Boże schodzić tą samą drogą. Jak rozpoznać, że jest się prawie na szczycie? Już zapomniałam całą fatygę. Z powrotem wybiorę lepszą drogę, bardziej płaską. No i teraz delektuję się cudownymi, naprawdę cudownymi widokami. Przeszłam się trochę dalej i tutaj jest już inny punkt widokowy na drugą stronę miasta. To wzgórze jest pełne bunkrów, jakichś opuszczonych budynków, więc polecam. To jest taka Albania, której wszyscy szukaliśmy. I tam jest ten punkt widokowy, a tutaj jak widać mam nawet cywilizację do schodzenia. Idziesz i próbujesz się nie wywrócić, bo jest stromo i dość ślisko. Zabrakło znowu cywilizacji, a później idziesz i widzisz na przykład ławkę pośrodku niczego. Stąd widać dobrze tych dzieciorów, co hałasiły. Fajnie, mają jakieś drewno i tym się bawią. Fantastycznie. Dookoła tej piramidy są takie jakby pudła i na nie też można wejść i to jest przesuper, jakby można pooglądać sobie z każdej strony. A do tego ciekawy fakt, tam jest taki most, to jest sponsorowany przez taką sieć, taką firmę Vodafone i tam jest darmowy internet. O, tam byłam. W ogóle to teraz jest bardzo dużo Polaków, bo są tanie loty tylko za 15 euro z Warszawy do Tirany, ale jest przerażająco dużo Włochów. Oni są na każdym kroku. Free walking tour dzisiaj był pełen tej nacji. W restauracjach też zawsze są Włosi. We wszystkich właśnie nawet teraz na piramidzie są oni. Więc i w ogóle się okazało, że
kiedy po komunizmie Albania została otwarta, no to ludzie zaczęli wyjeżdżać, bo tutaj komunizm był bardzo, bardzo, bardzo taki straight, taki bardzo poważny, najpoważniejszy niby na świecie. I kiedy granice się otworzyły, to ludzie zaczęli jeździć do Grecji i do Włoch. I naprawdę, jak studiowałyśmy, to prawie każdy mówił, że o, spędziłem 20 lat w Grecji i super gadam po grecku. I też bardzo dużo ludzi, którzy pracowali na przykład jako kelnerzy, to znają perfekcyjnie włoski, nawet jeśli tam w ogóle nigdy nie byli. No gołębie na sprzedaż to ja jeszcze nie widziałam. Kupiłam właśnie pomidorki w supermarkecie i one są zapakowane do takiej papierowej torby. Mi się wydaje, że jeszcze nigdy nie byłam tak bardzo gadatliwa podczas swoich podróży. I teraz w ogóle nie mogłam wyjść w hostelu, bo gadałam z Amerykańczykiem, który się nazywał Kolder i on w ogóle przyjechał do Europy, żeby przejść do Jerozolimy i on właśnie idzie z Francji i teraz jest tutaj i planuje być gdzieś albo w Stambule, jeśli nadal będzie wojna, albo w Izraelu gdzieś w maju. Musi tam już właśnie dojść pieszo. I jeszcze później gadałam z naszą nową przyjaciółką ze wczoraj, Angie, która jest oryginalnie z Peru i właśnie dzisiaj pojechała dzięki naszym rekomendacjom do miasta Girocastra, więc fajnie. I w ogóle nie mogłam przestać z nimi rozmawiać i teraz spóźniona prawie o 3 godziny idę do swojego hosta. Podczas naszej wycieczki po Albanii kilka razy słyszałam o Bektaszytach i zupełnie przez przypadek trafiłam do ich świątyni, gdzie mężczyzna m.in. powiedział, że za godzinę będą mieli składanie ofiary w postaci jagnięcia. Weszliśmy na wzgórze i tutaj nas pan poczęstował cukierkami i teraz robi nam kawę. Tutaj mówię o tym, że mój host był niesamowitym człowiekiem. Chciałam mu podziękować za wspólnie spędzony czas. Zauważyłam kwiaty u niego na stole, więc pomyślałam, że może on się cieszy z bukietu. Spędziliśmy super czas razem i po raz pierwszy w życiu byłam z hostem nieustannie, od momentu poznania się, aż do momentu pożegnania się. Podróżowanie autobusami w Tiranie jest takie w ogóle niestresujące, bo chodzi żołnierz, który jakby podchodzi do ciebie i sprzedaje bilety. Więc nie ma co się stresować kontrolą, gdzie kupić bilety i tak dalej. Jestem teraz w samochodzie ziomka, który jedzie na granicę z Macedonią, więc bardzo fajnie. I on w ogóle mieszka teraz w Stanach, więc gada po angielsku, bo mój poprzedni kierowca chciał, żebym się przeprowadziła do Albanii, zapytał się, czy mam chłopaka i pokazywał mi cały czas zdjęcia swoje ze wszystkich możliwych okoliczności i właśnie nawet kiedy kierował, to cały czas pokazywał mi zdjęcia, ale jest to trochę niebezpieczne. You know, in my country the highest hill is 300 meters. Wow! Mój nowy przyjaciel Raj, właśnie jesteśmy na granicy z Macedonią i w ogóle mamy trilecie, mamy orzeszki i on teraz bardzo możliwe, że chce pojechać ze mną, przekroczyć granicę, bo wtedy on będzie miał więcej czasu z amerykańskimi blachami w Albanii, bo on ma jakby samochód z Ameryki. I teraz właśnie kombinuję, to jest prześmieszne, naprawdę super, w ogóle złoty strzał i super się gada i w ogóle nienatrętnie, naprawdę, czas minął o tak. Mam najszybsza granica na świecie, jest tutaj już bardzo zimno, mój przyjaciel nie jedzie ze mną, bo musiał tam coś zapłacić, więc odpuścił, a ja teraz lecę autostopem do Strugi. Teraz taki burek, byrek z Tirany. To nie jest byrek, tylko coś innego. I to jest z pomidorami. To jest przepyszne.
Naprawdę, najlepsze, które jadłam w ogóle teraz w Tiranie, jakby w całej Albanii. Tak to wygląda, kiedy nie ma turystycznego sezonu. Bardzo fajne być w takich miejscowościach turystycznych poza sezonem, bo wszystko jest puste, naprawdę ma się czas, żeby wszystko pooglądać, zobaczyć każdy detal, bo kiedy są tłumy turystów, to patrzysz pod nogi, żeby tylko na kogoś nie trafić. Nie poszłam tam, bo trzeba płacić. Czuję się tutaj jak w Szwajcarii, te jeziora, przepiękne zaśnieżone góry. I w ogóle jest taka cisza i taki spokój. I przez ostatnią godzinę spotkałam tutaj może 3 osoby. Mapa mi pokazywała, że jest jakaś ścieżka niby nad wodą i byłam taka, bo czasami Maps mi naprawdę potrafi robić jakieś dziwne rzeczy, ale się okazało, że wszystko dobrze istnieje naprawdę. Kolory podczas zachodów słońca tutaj są naprawdę nie do opisania. Są tak piękne. Dynary. Wow, są przepiękne. Jestem jedynym gościem w tym hostelu, a wybrałam go dlatego, że tutaj jest śniadanie oczywiście, bo tak bardziej mi się opłaca. No, więc mamy tutaj łóżeczko, które jest całe dla mnie. Mam nawet tutaj łazienkę, powiem wam, jeszcze nawet tutaj nie byłam w środku. No fajnie, fajnie, fajnie. I mam jeszcze pewnie balkon. No, więc będę miała ciszę, spokój, bo w Tiranie dużo osób ze mną chciało gadać w hostelu i jak się gadałam z ludźmi, to dzisiaj mam po prostu relaks. Szopska salata, tutaj mięsne coś i fasolka. Musiałam zrobić pranie, bo już kończy mi się zapas majtek. To zobaczcie, jaką konstrukcję zrobiłam. Nie jest jakaś super stabilna. Ale to jest jedyne miejsce, gdzie jest grzejnik, więc jakoś sobie radzimy. W Albanii, jak byłyśmy, to wynajmowałyśmy hostel za 10 euro, spałyśmy jak królowe, a do tego było ogromne śniadanie, z którym jest się pełnym do wieczora. I uznałam, że przyjmę taką samą taktykę tutaj w Ohridzie w Macedonii. Wzięłam sobie hostel za 13 euro, który niby miał duży, dobre śniadanie. I co? Pokój był brudny. I śniadanie było tak małe, że ja od razu pobiegłam do piekarni, żeby coś sobie ogarnąć i kupiłam sobie dużo pyszności za grosze, więc mam bardzo mieszane uczucia. Niby pan był taki miły i prosił, żebym zostawiła mu komentarz na Google Mapsach o tym, że ten hostel jest najlepszy, ale jednak chyba tego nie zrobię, bo jednak moja szczerość mi na to nie pozwala. I teraz zostawiłam
plecak w takim hotelu tutaj przy wejściu do Parku Narodowego i idę zwiedzać. Mam ze sobą reklamówkę z pieczywem i z wodą. Nie jest to jakoś super komfortowe, ale zawsze lepsze niż chodzić z plecakiem. I dzisiaj idę spać do swojego hosta, który mieszka z mamą, więc to będzie ciekawe. To jest takie już błotko i moje adidasy nie zawsze dają radę. Tam dalej musi być woda, strumyczek i zobaczcie, jaki miły wskaźnik. Jest taka normalna droga i ten strumyczek, i tam jest taki jeden punkt widokowy, na który chciałam iść. Ale jest taka dziwna droga, więc zobaczymy, ile mi się uda tutaj tędy przejść. Te ławeczki są super urocze. Po środku szlaku. Bo naprawdę jest wysoko i to jest Ohrid. Tam. Niesamowite. Tak sobie chwaliłam tą drogę, bo zawsze było wydeptane i w ogóle super. A teraz wybrałam sobie inną na drogę powrotną i nie ma tutaj niczego wydeptanego, więc moje buty będą całe mokre. Mam zrobionych już 18 km dzisiaj, będzie trochę więcej i akurat jest zachód słońca. Tak mi się wydaje, że byłam tam w tym lesie. Zdecydowałam zrobić dwa filmy z mojej samotnej podróży. W następnym odcinku dowiecie się, dlaczego mój host z Ohrydu był super. Jak wygląda stolica Macedonii i kanion Matka. Dlaczego spóźniłam się na autobus powrotny. Czy moje uzależnienie do thrillerczy jest nadal aktualne. I co mnie najbardziej zaskoczyło w Skopie i Macedonii.